Czy istnieje coś takiego jak cielesny wierzący? Jest to kolejne spotkanie z cyklu na temat herezji Lordship Salvation. Czy istnieje coś takiego jak cielesny wierzący? Wolą Bożą jest, aby każdy wierzący wzrastał w łasce i znajomości Chrystusa oraz praktycznym uświęceniu. To powinien być normalny stan każdego chrześcijanina. Jednak wierzący może popaść w taki niski stan duchowy, że z naszej perspektywy trudno będzie powiedzieć, że w ogóle jest chrześcijaninem. Nauczano jednak, że nie może istnieć coś takiego jak cielesny chrześcijanin. Obsesja ludzi wyznających Lordship Salvation na punkcie czysto wykonawczego poglądu na zbawienie i pewność zbawienia spowodowała, że źle zrozumieli oni tę rzeczywistość. Nie uwzględniali tego, że prawdziwy wierzący może być po prostu cielesny, charakteryzujący się ciałem. Zauważyłem ostatnio na blogach, że niektórzy nauczyciele w ruchu Lordship Salvation zdają się odchodzić od tego poglądu, który był głoszony w pierwszych dniach wywołanej przez Lordship Salvation kontrowersji. Wówczas słyszało się bardziej gwałtowne potępienia samej idei istnienia takiego stworzenia jak cielesny chrześcijanin. Teraz niektórzy przyznają taką możliwość. Ta zmiana jest dobrą rzeczą. Pokazuje ona, że w obliczu autorytetu Pisma Świętego można dokonać korekty naszych poglądów. W zasadzie jest to dość zachęcające. Zachowałem jednak swoją krytykę, ponieważ pokazuje ona ducha, który ożywiał ruch Lordship Salvation na początku i nadal istnieje w innych obszarach ich teologii. Inny powód, dla którego uznałem za konieczne przyjrzeć się temu, jest związany z tym, co właściwie właśnie stwierdziłem, ponieważ powstało wrażenie, że nie ma czegoś takiego jak cielesny chrześcijanin, wciąż jest wiele osób, które znalazły się pod wpływem tej nauki i wciąż w pełni w nią wierzą. To właśnie ze względu na nich chciałbym, żebyśmy zajęli się tym. Zanim do tego przejdę, należy stwierdzić, że Pismo Święte nigdy w żaden sposób nie pochwala ani nie promuje niskiego poglądu na chrześcijańskie życie. I my też nie powinniśmy. Powinniśmy mówić tak, jak mówi Pismo Święte, a Biblia mówi, na przykład, jeśli ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca. Tak mówi m.in. pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Nie mówi, gdy zgrzeszymy, ale jeśli zgrzeszymy. Nigdy nie przyznaje się, ani nie współdziała z grzechem wierzącego. Nie współdziała z grzechem uwierzącego również. Ale jednocześnie czyni za nas postanowienia, jeśli zgrzeszymy. Tak też powinniśmy na to patrzeć. Tylko Bóg zna serce człowieka i może się okazać, że jest ktoś, kto jest zbawiony, a pokazuje bardzo mało owoców lub dowodów zbawienia. Pan zna tych, którzy są Jego, a każdy, kto wymienia imię Pana, niech odejdzie od nieprawości. Tak wzywa nas 2 Tymoteusza 2,19. Ten werset z 2 Tymoteusza całkowicie ilustruje te twierdzenia. Aby lokalne zgromadzenie wierzących mogło mieć zaufanie do danej osoby, aby mieć z nią społeczność, musimy widzieć owoce w jej życiu. Nie może być w niej widocznej, manifestowanej zewnętrznie nieprawości, jak to jest wymienione w Mateusza 7,20. Niemniej jednak pozostaje prawdą, że Pan zna tych, którzy są Jego. Możemy nie być w stanie stwierdzić, że dana osoba jest zbawiona, ale Pan zna wszystkie swoje dzieci. Pismo Święte rozróżnia między cielesnym, naturalnym, a duchowym. Apostoł Paweł ganił Koryntian za ich zachowanie, które jest opisane m.in. w 2 Koryntian 2:10. Byli oni pełni sporów i zazdrości, m.in. jak to widzimy w 1 Koryntian 3 rozdział od 1 do 4. Widzimy
z tego, że cielesny to termin, którego sam apostoł Paweł używał w odniesieniu do zbawionych wierzących. Mówi on, apostoł Paweł, również o niezbawionych, nazywając niewierzącego człowiekiem cielesnym. A to jest różnica. 1 Koryntian, 2 rozdział, 14 werset. A pobożnego wierzącego jako tego, który jest duchowy. 1 Koryntian 2,15. Jednak z pierwszego listu do Koryntian wynika, że wierzący mogą żyć w sposób, który jest bardziej cielesny niż duchowy. Widzimy na przykład w tym liście przypadek, gdy wierzący z Koryntu był zaangażowany w wyjątkowo niemoralne zachowanie. Jest to opisane w 1 Koryntian 5. Apostoł Paweł dzięki władzy apostolskiej udzielonej mu przez Pana wydał tę osobę w ręce szatana dla zniszczenia ciała, aby duch był zbawiony w dniu pańskim, jak to mówi 1 Koryntian 5 rozdział od 1 do 5 wersetu. Znaczenie tego jest tak uderzające, jak i pouczające. Człowiek ten został poddany doczesnej dyscyplinie, być może chorobie i śmierci, ale jego duch zostanie zachowany. Z tego możemy jasno wywnioskować, że był on wierzący. Nie ma tu żadnych domysłów, ponieważ fakt ten został potwierdzony przez późniejszą pobożność tego człowieka i przywrócenie go do społeczności chrześcijańskiej. Wspomniałem, że niektórzy z Koryntian już umarli z powodu ich nieuporządkowanego zachowania przy Panu, zwłaszcza przy Wieczerzy Pańskiej. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że było to po to, aby nie byli sądzeni ze światem. Bóg będzie dyscyplinował swoje dzieci na tym świecie, aby nie były w niebezpieczeństwie w której drugiej śmierci w następnym życiu. Jak zwolennicy Lordship Salvation potraktowaliby koryńskich świętych w czasach Pawła? Jak zwolennicy Lordship Salvation potraktowaliby koryńskich świętych w czasach Pawła, to aż strach pomyśleć. Czy powiedzieliby, że ich stan wynikał z łatwowierności, z izibilizmu, z łatwej wiary? Oni poznali Chrystusa przez samego apostoła Pawła, więc nie zwalaliby na tego na łatwą wiarę. Nie zwalaliby tego na łatwą wiarę. Koryńscy chrześcijanie byli świętymi w biblijnym znaczeniu tego słowa, ale wielu z nich żyło znacznie poniżej tego powołania. Jak zostało to już wykazane? Jest możliwe, że chrześcijanin może zasmucić Ducha Świętego, ale jest również równie pewne, że jest zapieczętowany przez tego samego Ducha do dnia odkupienia, jak mówi Efezjan 4:30, czyli 4 rozdział, 30 werset. Skąd się biorą chrześcijańskie niemowlęta? Nie ma wątpliwości, że jest wielu chrześcijan, którzy są zahamowani w ich wzroście, w swoim wzroście i pozostają niemowlętami długo po tym, jak powinni być już gotowi na stały pokarm. Wiemy to z osobistej obserwacji, ponieważ wszyscy spotkaliśmy takich, którzy byli wyraźnie zbawieni, ale wydaje się, że nigdy nie są w stanie uzyskać wiele w swoim chrześcijańskim życiu. Odkupienie ciała odnosi się do nadchodzącego zmartwychwstania ciała w tym przypadku. Ważniejsze od tego, co zaobserwowaliśmy lub doświadczyliśmy, jest to, że Pismo Święte pokazuje również, że są wierzący, którzy znajdują się w takim stanie i dalej pokazuje nam dlaczego. W księdze listu do Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków, pisarz pod natchnieniem Ducha Świętego mówi, bo chociaż w tym czasie powinniście być nauczycielami, to jednak potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył na nowo pierwszych zasad i przyszło wam potrzebować mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto pije tylko mleko, nie jest biegły w słowie, bo jest niemowlęciem. Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 werset. Noworodki rozwijają się dzięki mleku.
czy to matki, czy innego rodzaju. Można niemal zaobserwować, jak codziennie rozwijają się i rosną po prostu na samym mleku. W pewnym momencie ich naturalnego rozwoju zaczynają jeść również pokarmy stałe i to coraz bardziej różnorodne. Jest to normalne i dobre. W rzeczywistości, gdyby miały pozostać na samym mleku, zaczęłyby się pogarszać fizycznie, chorować i byłyby w poważnym niebezpieczeństwie. Czy nie jest tak właśnie w przypadku wielu chrześcijan? Hebrajscy chrześcijanie, chrześcijanie, których spotykamy na kartach listu do Hebrajczyków, zostali ostrzeżeni przez apostoła, że tak właśnie było w ich przypadku. Nie byli w stanie przyjąć stałego pokarmu. Dlaczego? Minęło już ponad 30 lat, odkąd Chrystus umarł i wrócił do nieba. Wielu z nich było zbawionych przez prawie tak długi czas. Wciąż pozostawali w cieniu judaizmu, świątyni, ofiar i tym podobne. Chcieli przestrzegać różnego rodzaju, czy to żydowskich ustanowień, czy żydowskich przepisów. Bóg był bardzo cierpliwy wobec nich ze względu na ich historię i kulturowy związek z tymi rzeczami. Jednak w pewnym momencie muszą się od tego oddzielić i wyjść poza obóz, jak to mówi nam list do Hebrajczyków 13:13. Religia i tradycja religijna mogą być wielkim hamulcem dla prawdziwego wzrostu duchowego. Jest jeszcze jedna przeszkoda w zrozumieniu umysłu Bożego, zamysłu Bożego, jaki został objawiony w Słowie, a jest nią cielesne postępowanie. Widzimy tego wyraźny przykład w Koryncie, o czym już mówiłem wcześniej. Paweł apostoł mógł im powiedzieć: poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem. Bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem jesteście cieleśni, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Jak to mówi nam 1 Koryntian 3 rozdział 2 werset. Ich cielesny, a nawet grzeszny styl życia był dla nich przeszkodą. Wierzący, którzy są niemowlętami, gdy powinni być już w pełni rozwinięci, są wynikiem albo zaufania do tradycji religijnej, albo dopuszczenia do cielesnego zachowania w swoim postępowaniu. Zahamowane chrześcijaństwo jest zarówno oznaką, jak i wynikiem legalizmu lub cielesności. I kończąc te spostrzeżenia, nie uważam, że byłem niesprawiedliwy, charakteryzując poglądy ruchu Lordship Salvation. W odniesieniu do tego konkretnego tematu. Jak większość ruchów, które nie są monolityczne w ich poglądach i mają różne stopnie nacisku w ich szeregach. I jak już wcześniej stwierdziłem, wielu z nich wierzy, że istnieje taki stan i taka osoba jak cielesny chrześcijanin. Myślę jednak, że dr R.C. Sproul z Ligonier Ministries byłby dobrym przedstawicielem szkoły doktryny, którą próbuję opisać i skrytykować. Jego nauczanie o tym, co stanowi cielesnego chrześcijanina, można zobaczyć w jego komentarzach do 1 listu do Koryntian, 3 rozdział, 3 werset. Cytuję. Kiedy Paweł apostoł określił Koryntian jako cielesnych niemowlęta w Chrystusie, nie mówił, że byli pod panowaniem grzechu. Z pewnością nie tworzył doktryny, że Chrystus może być Zbawicielem, ale nie Panem nad twoim życiem. Wiara w Niego jako Zbawiciela oznacza poddanie Mu się jako swojemu Panu. Bycie poddanym w Jego Królestwie i bycie adoptowanym jako syn do Jego rodziny.
On ma teraz panowanie nad twoim życiem. Cielesność, o której mówi Paweł, nie jest taka, jaką opisują ci, którzy wierzą w cielesne chrześcijaństwo. Mówi on o walce z grzechem, która toczy się w życiu wierzącego i o niedojrzałości, która istnieje, gdy wierzący nie wzrósł w wierze tak, jak powinien. Mały wierzący wykazuje więcej wpływu ciała w swoim życiu niż dojrzała osoba, która chodzi w duchu. Jest to zupełnie inna osoba niż ta, która jest nadal zdominowana przez jej własny grzech i nim rządzi. Więc tutaj tego typu argumentacje. I można zadać pytanie, co? Czy chodzi mu o tych samych chrześcijan z Koryntu, których apostoł Paweł opisuje w swoim liście w 6 rozdziałach? Tych samych chrześcijan, którzy byli naznaczeni konfliktami i cielesnym zachowaniem, jeden z nich sypiał ze swoją macochą. Niektórzy z nich nadal uczęszczali do świątyń bożków z całym moralnym zepsuciem, które się z tym wiązało. Niektórzy cudzołożyli, niektórzy pozywali swoich braci przed sądami świata. Niektórzy aktywnie podkopywali służbę apostoła Pawła. Niektórzy byli pijani i nieuporządkowani przy stole pańskim. Niektórzy byli w takim stanie, że musieli być uderzeni przez Bożą dyscyplinę. Jednak nie byli sądzeni ze światem, jak oczywiście mogę dodać. Niektórzy byli nieskruszeni z powodu ich nieczystości, cudzołóstwa i lubieżności. Nie walczyli, ale byli dumni, nadęci, panowali jak królowie, bo tak przecież jest napisane w 1 Koryntian 4:8. Więc dr Sproul próbował przekształcić Koryntian z opisu apostoła Pawła w jego liście apostolskim w grupę niedojrzałych niemowląt, które stopniowo walczyły o zwycięstwo w swoim życiu. Bardzo interesujące i pouczające jest dostrzeżenie różnicy w sposobie, w jaki Paweł postępuje z Koryntianami i Galacjanami. Z Koryntianami jest bardzo ciepły. Ma nadzieję na najlepszy wynik. Jest potok emocji, gdy otwiera przed nimi swoje serca. Wszystko, co było wśród nich godne pochwały, wysuwa na czoło. Jednocześnie mocno ganiąc grzech, który jest wśród nich tolerowany. Z Galacjanami natomiast apostoł Paweł postępuje zupełnie inaczej. Z Galacjanami natomiast było inaczej. Jest apostoł Paweł bardzo powściągliwy i dość surowy. W rzeczywistości ledwie list się otwiera, a już ogłasza przekleństwo, anatemę. Lekcja jest jasna. Jesteśmy skłonni być zszokowani niemoralnym zachowaniem chrześcijan i innych, ale skłonni do pomijania błędów doktrynalnych jako nieistotnych. Apostoł Paweł jest dokładnie odwrotny. Apostoł Paweł pracuje z Koryntianami, aby doprowadzić ich do chodzenia w świętości, ale w przypadku Galatów natychmiast odgłasza podwójne przekleństwo, podwójną anatemę. Oczywiście w Koryntian też jest, kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Więc anatema również w liście do Koryntian się pojawia. Pisząc do Galacjan, Paweł apostoł dopuszcza koryncki charakter, wzruszenie w pewnym momencie, gdy mówi: moje małe dzieci, dla których znów trudzę się przy porodzie, aż ukształtuje się w was Chrystus. Ale nawet tam wyraża wątpliwości co do ich zbawienia. Mam wątpliwości do was. Galacjan 4 rozdział, 20 werset. Mocna terminologia dominuje w całym liście z jego kulminacją w 3:1. O głupi Galacjanie, któż was oczarował? To również dowodzi powagi manipulowania Ewangelią łaski Bożej. Dr Sproul mógłby uchronić się przed błędem, gdyby rozważył te kwestie. I to, co wcześniej pokazałem, jak to pokazałem wcześniej, pokazuje, jak dalece niebiblijna idea może zmusić kogoś, kto normalnie byłby uważny i byłby uważany za starannego egzegetę Biblii, do nieumiejętnego posługiwania się nią w tak ważnej sprawie. Niech Pan Jezus zachowa nas od tego i trzyma nas blisko siebie przez swoją suwerenną łaskę. Kolejny punkt, którym chciałbym się zająć, to stanowisko i stan wierzącego.
stanowisko i stan wierzącego będzie, jeśli Pan pozwoli, tematem następnego spotkania.